Wejdźcie w kolejnym odcinku z Dotfood 18. Dziękuję Wam za 4 łapki w górę pod ostatnim odcinkiem wczorajszym. No i co, w tym momencie lecimy sobie z drafcikiem, robimy jak najlepszy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, także widzimy się, jak skończę układać składzik. Takie cuda, tylko w draftach. Brązowa karta na prawej obronie i to jeszcze plankarz. Super. Okej, tak prezentuje się skład. Jak widzicie, taka jest ławka rezerwowych z 3 srebrnymi kartami i 1 brązową. Także lecimy szybko przejść ten draft, bo nie ma innej opcji, żeby go przejść. I ułożymy jeszcze jeden, ale to za momencik. Na razie znajdźmy naszego pierwszego i najpewniej ostatniego przeciwnika. Jest to Padziok. Padziok ma oto taki skład, też nie za dobry, ale na pewno wyszło overallowo. Chociaż nie. Nie ma zgrania, więc jednak mamy szansę przejść pierwszą rundę, no niesamowite. Albo i nie mamy, bo przegrywamy 0-1. Przegraliśmy, więc tak jak myślałem, tak się to stało. Odpadliśmy, a więc idę złożyć drugiego i zapewne ostatniego drafcika w tym odcinku. Okej, tak prezentuje się mój skład w drugim drafcie. Jest 186, też mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ogólnie nie wiem, nie wchodzę jakoś wysoko ceniony draft, nie ma tego tam Messiego, Ronaldo. Niby jest jedna taka karta, powiedzmy Messi, Ronaldo, Villa, ale jakiś, no, nawet powiedzmy 5 dni temu się dało 190, 191, a to jest 186 ledwo. Zobaczymy, jaki będzie miał skład mój przeciwnik. Może to dlatego, że jestem świeżo, jakby świeże boczki z Lidla po aktualizacji, może dlatego, nie wiem. Kuba Pankiewicz, postawiam Kubę. Co tutaj składzi? No i właśnie tu jest taki skład, o którym przed chwilą mówiłem. Jest to skład 186. Dość dziwne. Ale zobaczymy, czy odczarujemy klątwę drafta i przejdziemy pierwszą rundę. Uwaga, uwaga, uwaga. Ekscytujące spotkanie. Już się miałem cieszyć, ale jednak za wcześnie. Uwaga, uwaga. I nie, no po co? Po co przejść na dźwięk pierwszą rundę? Skoro można zostać w pierwszej. I otworzyć te świetne, srebrne paczki. To już na pewno coś dobrego się trafi. Teraz te złote, też widzę. Świetne. Zobaczmy. Normalnie. To są takie najlepsze z najlepszych tych paczek. Zobaczmy. Kolejna. I znowu nic. I teraz te najlepsze paczki. Nowa paczka z Informe. Tak. Jest. Valencia 76. Nice. Super. Kolejna paczka. Uwaga. 83 plus. Nie ma ikon, ani informa. LM. Mógł być Hazard. Ale po co? Karaska jest dobry. Kolejna paczka. Ostatnia. Uwaga. Benz. Nie ma karty specjalnej. LW. Mógł być Royce. Ale po co? Traxler jest niezły. Wydajemy. Mój skład nie zmienił się wcale. W tym odcinku to jest na tyle. Mimo to, że żenująco wygląda draft, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę. Na razie.